Hola, muy buenas. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online'owo i robię to po to, abyś to Ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Dzisiaj odcinek związany z tematyką procesu. Jeśli jeszcze tego nie wiesz, bo jesteś pierwszy raz dopiero na moim podcaście i akurat trafiłeś na ten odcinek, to uczę języka hiszpańskiego według swojej własnej metodologii, którą nazwałam HOP, czyli hiszpański obyczaje proces. Hiszpański, chyba nie muszę tłumaczyć, obyczaje. Przemycam Ci tutaj bardzo dużo tematów związanych z obyczajami lub co po prostu dzieje się na bieżąco w Hiszpanii. Proces, czyli proces nauki, czyli jak uczyć się języka hiszpańskiego. Nie wyobrażam sobie tego, żebyś nie wiedział, jak się uczyć. Czasami materiału jest tak dużo albo tak szybko i tak wiele chcemy zapamiętać, że po prostu jest nam potrzebne czasami kilka wskazówek. Wiem, wszyscy chodziliśmy do szkoły, ale czy tam była przestrzeń i czas na to, żeby nas uczyli, jak się uczyć? Wiem, że to trochę takie chore, no ale nie o tym mamy tutaj dyskutować. Po prostu przekazuję Ci fajne tipy, jak uczyć się języka hiszpańskiego. Dzisiaj będzie odcinek właśnie związany z procesem, czyli nie ma karty pracy. Po prostu jeśli masz ochotę zrobić swoje notatki lub od razu zabrać się do pracy, to jest najlepsze, co możesz zrobić. Jeśli po tym podcaście od razu zastosujesz tą metodę, którą Ci dzisiaj pokażę, to fantastycznie. W kolejnych odcinkach, które będą się przeplatać i będą związane z procesem, pokażę Ci trzy tipy, jak uczyć się słówek. Czyli dzisiejszy temat – nauka słownictwa. Preparado? Preparada? Vamos al lío! Ponieważ niedawno na moim kursie mieliśmy temat związany z meblami, z pomieszczeniami, no i słówek było dosyć sporo. Cóż mam Ci powiedzieć? Czy one były proste? No dla mnie tak, ale to Ty uczysz się języka hiszpańskiego i to Ty musisz znaleźć sobie metody, żeby nauczyć się ich jak najszybciej. Jedną z metod, którą podałam moim uczniom i myślę, która jest najprostsza i najciekawsza, najfajniejsza, to jest po prostu wykorzystanie swojego domu, swojego mieszkania. I jeśli akurat uczysz się mebli lub uczysz się jakichś czasowników, na przykład związanych z czynnościami domowymi, to też możesz tutaj to wykorzystać. Ja będę opierać się dzisiaj na temacie mebli i pomieszczeń, a Ty uruchom wyobraźnię i wyobraź sobie, co możemy robić jeszcze w domu i gdzie możemy, no właśnie, gdzie możemy ponaklejać te odpowiednie informacje, żeby nam się kojarzyły z danymi czynnościami, bo to też możesz właśnie do tego wykorzystać. Co robimy? Możemy iść na leniwca, a możemy zrobić to po prostu tak od A do Z. De pe a pa. No to co? Na leniwca kupujesz po prostu żółte karteczki lub nawet nie kupujesz żółtych karteczek, tylko po prostu wycinasz z bloku kartki i bierzesz taśmę klejącą i obklejasz meble, podpisując je po hiszpańsku. Absolutnie nie piszesz tłumaczenia po polsku. Piszesz el armario i przyklejasz to po prostu na szafce albo na szafie. Twój mózg ma wiedzieć, że to jest od razu szafa albo szafka. Nie ma tłumaczenia na język polski. To jest najprostsza metoda, ale uwaga, jest tu taki mały haczyk. Postaraj się popracować z tymi kartkami przez pierwszy tydzień, bo w przyszłym tygodniu już ich nie będziesz widzieć. W przyszłym tygodniu one się zleją, wtopią w tło Twoich mebli lub innych sprzętów. Tak niestety jest. Zastanów się, jeśli masz lodówkę, która jest niezabudowana i naklejasz sobie tam różnego rodzaju karteczki, najważniejsze rzeczy do zrobienia, fajne sentencje lub cokolwiek jeszcze innego, lub nawet rysunek Twojego dziecka. Czy nie jest tak, że po jakimś czasie już nawet nie pamiętasz, że on tam wisi? Lub nie pamiętasz w ogóle, że tam jest ta najważniejsza lista, najważniejsze motto, zapominasz o tym. Po prostu Twój mózg przyzwyczaja się do tego tak mocno, że wtapia się to w tło danego mebla. I tak samo będzie z tą karteczką, dlatego proponuję, popracuj przez tydzień z tymi wyrazami i te, które zapamiętasz, zapamiętasz. Tych, których nie zapamiętasz, zrobisz w przyszłym tygodniu coś innego. Metoda na leniwca odfajkowana. Metoda bardziej zaawansowana. Bierzesz karteczkę żółtą, samoprzylepną, jakąkolwiek. Podpisujesz, jak nazywa się dany mebel lub dane pomieszczenie i do tego rysujesz to jeszcze. Robisz to na kolorowo, uruchamiasz te kolory, uruchamiasz te paluszki, nie tylko klawiatura i drukowanie. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi tutaj o to, że proces nauki wygląda zupełnie inaczej, kiedy uruchamiamy dotyk, kiedy uruchamiamy nasze mięśnie, rąk, niż tylko po prostu weźmiemy z drukarki, wydrukujemy i pójdziemy na łatwiznę. To jest tak zwana metoda na leniwca, ją Ci też polecam, bo lepsze zrobienie czegokolwiek niż zrobienie nic. Więc jeśli nie masz czasu rysować, zrób metodę na leniwca. No i taka sama zasada. Przyklejasz te karteczki i jeśli to są na przykład karteczki związane z danym ruchem, czyli na przykład, nie wiem, sprzątać, zamiatać, no to możesz obkleić miotłę, możesz obkleić, nie wiem, jakiś czajnik, że gotuje się woda, możesz obkleić, nie wiem, kaloryfer, że podgrzewa, możesz obkleić czajnik, że gotuje się woda, możesz obkleić ekspres do kawy, że przygotowujesz kawę, albo w zależności to sobie wymyślisz. I właśnie,
Te karteczki są bardzo indywidualne, bo możesz wymyślić sobie słówko przygotowywać kawę, albo możesz wymyślić pić kawę, albo jeszcze zupełnie inne słówko, ale ono ma być twoje, spersonalizowane, dlatego tak ważne jest to zrobić samemu. Nie ściągać gotowej listy słów z internetu. Ono ma być twoja, personalna, bo to ty wiesz, czy lubisz po prostu stanąć koło ekspresu i powiedzieć, hej, chcę się napić kawy, czy po prostu mówisz, przygotuję kawę. Jeśli w pierwszym tygodniu opanowałeś część słownictwa, w drugim tygodniu zostały ci kartki, których zupełnie nie kojarzysz, co robimy? Zmieniamy ich lokalizację. To jest bardzo ważne. Jeśli nie zmienisz lokalizacji tych kartek, czyli na przykład jeśli najpierw szafę okleiłeś z zewnątrz, naklej tą kartkę teraz wewnątrz, żeby cię trochę zaskoczyło to, że w tym tygodniu ta kartka zmieniła swoje położenie. Bo to o to chodzi. Nasz mózg za tydzień się już do tego przyzwyczai. Ba, może się nawet trochę wcześniej do tego przyzwyczaić, więc wtedy zmień miejsce tej kartki. To jest bardzo ważne. Wykorzystaj to w tym momencie, jeśli masz jakieś słówka związane z twoim domem, z czymkolwiek, co jesteś w stanie obkleić, to po prostu idź i teraz to zrób. Niech przez ten tydzień będzie nauka języka hiszpańskiego w postaci ciekawej, śmiesznej, przyjemnej, jakiejkolwiek, ale wykorzystaj to, co masz w domu. Jeśli potrzebujesz nauczyć się jakichś sprzętów związanych, nie wiem, z drukowaniem, pisaniem, obklej długopisy, obklej drukarkę, cokolwiek, co możesz wykorzystać w domu do takiej nauki, po prostu zrób to teraz. Na leniwca 5 słów. Z większym wysiłkiem przynajmniej 10. Życzę Ci powodzenia w tym tygodniu. Mam nadzieję, że uda Ci się zapamiętać te słówka w bardzo przyjemny sposób. Mam nadzieję, że to będzie użyteczne i że zastosujesz tą metodę od razu po przesłuchaniu tego podcastu. To tyle na dzisiaj. Muchísimas gracias. Słyszymy się już w przyszłym tygodniu, tak jak zawsze, co niedzielę. A jeśli chcesz uczyć się ze mną języka hiszpańskiego, to naprawdę spiesz się, bo zostały już ostatnie, dosłownie ostatnie godziny po to, żeby zapisać się na mój kurs Złap Hiszpański z Drogi, część pierwsza. Mówiłam o nim wcześniej na podcaście. Jeśli chcesz wiedzieć więcej coś w tym temacie, zapraszam Cię w niedzielę o godzinie 12.00. Będzie live na Facebooku. Strona na Facebooku nazywa się Klucz do Języka Hiszpańskiego, na którego Cię bardzo serdecznie zapraszam. Tam odpowiem na wszystkie pytania, które zadaliście w sprawie mojego kursu. I jeśli chcesz ze mną zacząć naukę, to w poniedziałek, czyli już jutro, pierwsza lekcja. Jeśli to nie jest ten czas, jeśli to nie jest ten moment, zapraszam Cię na edycję wrześniową, ale musisz odezwać się do mnie już dużo, dużo wcześniej. To tyle na dzisiaj. Muchísimas gracias. Hasta luego.